Oto historia lekarza i doktora biochemii, który odkrył mechanizm genetyczny umożliwiający wyleczenie większości chorób nowotworowych. Pierwsze 30 minut filmu ma za zadanie przedstawić dowody skuteczności jego metody, aby widzowie mogli w pełni docenić jego wkład w leczenie raka. Sierżant Rick Schiff. Od 11 lat pracuję w policji w San Francisco. Zostałem uhonorowany najwyższym policyjnym odznaczeniem za odwagę. Dawniej to wyróżnienie wiele dla mnie znaczyło. Chciałbym opowiedzieć wam o mojej obecnie 7-letniej córce. Miała ona siostrę bliźniaczkę, która niestety już nie żyje. W wieku 4 lat u Christine wykryto złośliwego raka mózgu, który szybko przerzucił się na jej kręgosłup. Lekarze dali nam wybór. Mogliśmy zabrać ją do domu i pozwolić jej umrzeć, albo zaaplikować jej potężną dawkę chemio i radioterapii. Tak czy inaczej, miała umrzeć, tego byli pewni. Wierząc, że standardowe leczenie to jej jedyna szansa, zgodziliśmy się na chemię i radioterapię. W wyniku leczenia doznała poparzeń drugiego stopnia, a włosy na jej główce już nigdy nie odrosły. Zmieniając jej pieluchy, musieliśmy zakładać gumowe rękawice. Jej mocz był bardzo toksyczny i drażnił jej skórę. Jakimś cudem przeżyła 6-miesięczną terapię, chociaż lekarze dawali nam na to nikłe szanse. Wciąż była chora. Powiedzieli nam, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Wasza córeczka umrze w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ja i żona nie chcieliśmy przyjąć tego do wiadomości. Zaczęliśmy czytać. W pierwszej książce, po którą sięgnąłem, znalazłem wzmiankę o doktorze Burzyńskim. Jak pewnie się domyślacie, mamy duże doświadczenie z oszustami. Myślę, że na tej sali siedzi wielu adwokatów, którzy pasują do tej kategorii. Przeprowadziłem własne śledztwo, które przekonało mnie, że ten człowiek nie jest oszustem. Nie mam żadnych wątpliwości, że robi to, co robi, ponieważ wierzy, że jego metoda działa. Sami musicie ocenić, czy jego leczenie jest efektywne. W każdym razie Agencja do Spraw Żywności i Leków ustaliła, że nie jest szkodliwe. 18 miesięcy później przestaliśmy podawać jej antyneoplastony. Wciąż żyła, po raku nie było śladu. Przez półtora roku była zupełnie zdrowa. Później w przeciągu miesiąca choroba wróciła. Wróciliśmy do terapii Burzyńskiego, chociaż inni lekarze z jakichś względów nam to odradzali. Po 9 tygodniach rak zniknął całkowicie. Niestety w lipcu zmarła w wyniku martwicy neurologicznej. Promieniowanie wyniszczyło jej mózg. Autopsja wykazała, że jej tkanka mózgowa była całkowicie wolna od raka. Z 52 znanych przypadków tej choroby tylko Chrissy zmarła wolna od nowotworu. Nie zmarła więc w wyniku choroby. Zmarła, ponieważ nie umiałem właściwie się o nią zatroszczyć. Zmarła z powodu złych doradców. Zmarła, ponieważ istnieje rządowa instytucja, która rozpowszechnia kłamstwa i nie dba o dobro obywateli. Panie i panowie, 11 lat temu ślubowałem bronić tego kraju, a chyba wszyscy zgromadzeni na tej sali przysięgali kiedyś przestrzegać konstytucji. Już na samym jej początku jest mowa o życiu. Burzyński. Nowotwór to poważny biznes. Po raz pierwszy usłyszałem o doktorze Burzyńskim pod koniec lat 80., kiedy procesował się ze Służbą Zdrowia w Teksasie i Agencją do Spraw Żywności i Leków o słuszność swoich metod. Wcale mnie to nie zaskoczyło. Każda innowacja w medycynie wywołuje falę sprzeciwu. Ale w jego przypadku zaskoczył mnie fakt, że nie zamknęli jego kliniki. Jego nazwisko wciąż do mnie wracało. Więc w połowie lat 90. nawiązałem z nim kontakt. Powiedziałem, chcę odwiedzić pańską klinikę i poznać pana metody. Przygotował dla mnie historię choroby 7 pacjentów, które rok wcześniej przedstawił Narodowemu Instytutowi Chorób Nowotworowych. Instytut przyznał, że część z owych pacjentów była w całkowitej remisji lub ich stan znacznie się poprawił. Byłem zdumiony. Doktor Burzyński wyleczył pacjentów cierpiących na raka mózgu, który uznawany był za nieuleczalny. Było dla mnie jasne, że doktor Burzyński dokonał najważniejszego postępu w leczeniu nowotworów w historii. Na to wszyscy czekaliśmy. Stanisław Burzyński urodził się w Polsce. Uczęszczał na Akademię Medyczną w Lublinie, którą ukończył z wyróżnieniem w wieku 24 lat.
Później obronił jeszcze doktorat z biochemii. W czasie zbierania materiałów do pracy doktorskiej dr Burzyński dokonał niezwykłego odkrycia. Odkrył nowy, wcześniej nieopisany szczep peptydów występujący w krwi i moczu. Kontynuując swe badania nad tymi peptydami, dokonał kolejnego odkrycia. U chorych na raka szczep ten prawie wcale nie występował, a u ludzi zdrowych było go całe mnóstwo. Doktor Burzyński wysnuł teorię, że może pobierając peptydy od ludzi zdrowych i podając je chorym, udałoby się zwalczyć nowotwór. And administer these peptides to those with cancer. Perhaps it could be useful in treating the disease. Odkrycie nowego związku w moczu to jak odkrycie dziewiczego archipelagu u wybrzeży Miami. Z dnia na dzień okrzyknięto go doktorem od moczu. Zapominamy, że pobieranie związków z moczu jest normalną medyczną procedurą. Miliony kobiet od dziesięcioleci zażywają ekstrakt z końskiego moczu, ale z jakichś powodów metody doktora Burzyńskiego zostały uznane za odrażające. Teraz doktor Burzyński stosuje zsyntetyzowane antyneoplastony. Zakład produkcyjny doktora Burzyńskiego, w którym syntetyzuje antyneoplastony, znajduje się w Stafford, w stanie Teksas. Pracuje tam 5 techników, 4 chemicy, 3 farmaceuci, 4 lekarzy i 4 badaczy. Odkąd zaczęliśmy nasze badania w połowie lat 70., udało nam się opracować nową metodę leczenia raka. Nazwaliśmy ją terapią genową. Antyneoplastony neutralizują geny odpowiedzialne za nowotwory. Obecnie istnieje 25 preparatów terapii genowej zatwierdzonych przez Agencję Żywności i Leków. Problem w tym, że żadne z tych lekarstw nie jest tak skuteczne jak antyneoplastony. Większość z nich działa na pojedyncze geny, co nie daje długotrwałych efektów. Takie leczenie nie zdaje egzaminu. Antyneoplastony działają na około 100 różnych genów. W naszych organizmach znajdują się 2 typy genów umożliwiające rozwój nowotworów – onkogeny i antyonkogeny. Chorzy na raka mają wysoki poziom onkogenów przy niskim poziomie antyonkogenów. Celem terapii jest aktywowanie jak największej liczby antyonkogenów i wyeliminowanie onkogenów. Statystycznie każdego dnia jedna z 10 tysięcy komórek naszego ciała może rozwinąć się w niewłaściwy sposób. Każda z tych komórek może się przekształcić w komórkę rakową. U większości z nas choroba się nie rozwija, ponieważ mamy układ odpornościowy, antyneoplastony, które automatycznie eliminują groźne komórki. Aktywują geny zwalczające chorobę i wyłączają te odpowiedzialne za jej rozwój. Dopóki mamy w organizmie wystarczającą ilość antyneoplastonów, nie powinniśmy zachorować na raka. Jeśli ich liczba się zmniejszy, istnieje szansa, że zachorujemy. Opracowałem teorię drugiego systemu immunologicznego ludzkiego ciała. Obecnie dr Burzyński dostał pozwolenie na przeprowadzanie testów klinicznych na pacjentach swojej placówki. Rak mózgu jest uznawany za jeden z najgroźniejszych nowotworów, więc w swoich testach dr Burzyński skupia się na leczeniu pacjentów cierpiących na tę chorobę. 15 maja 2000 roku zdiagnozowano u mnie nieoperacyjny przypadek gwiaździaka anaplastycznego, guza mózgu. Dowiedziałam się, że zostało mi od 6 do 18 miesięcy życia. Konsultowałam się z onkologami z Los Angeles i San Francisco. Wszyscy sugerowali, że powinnam poddać się chemioterapii i radioterapii. Kiedy zapytałam, co da mi leczenie, odparli, może dodatkowe 5 lat. Więc oczywiście byłam ciekawa, co się ze mną stanie po tych 5 latach, zakładając, że przeżyję. Powiedzieli, zobaczymy, jaki będzie pani stan. Czyli co kilka lat miałam się poddawać chemio i radioterapii.
Wcale mi się to nie podobało. Wkrótce potem usłyszałam od znajomego o doktorze Burzyńskim. Pewien znany neurochirurg z Houston z miejsca odradził mi jego terapię, mówiąc, że antyneoplastony nie działają. Jednak to mnie nie zniechęciło. I tak 6 czerwca 2000 roku rozpoczęłam terapię Burzyńskiego. W grudniu 2000 roku po raku nie było już prawie śladu. Potwierdziły to specjalistyczne badania. W październiku 2001 roku przestałam przyjmować antyneoplastony. Od tego czasu badam się regularnie, ale przez 8 lat nie miałam nawrotu, mimo że zaprzestałam terapii. Doktor Burzyński mnie wyleczył. Przyglądając się karcie Jodie Fenton, wtedy jeszcze Jodie Gold, widzimy, że 11 maja 2000 roku poddała się ona badaniom w Centrum Medycznym Świętego Jana w Los Angeles. Lekarze odkryli w jej głowie 2-centymetrową masę, która mogła być nowotworem. 4 dni później oddział patologii potwierdził, że rzeczywiście jest to przypadek złośliwego raka mózgu. Zwykle FDA, Agencja do Spraw Żywności i Leków, wymaga, by pacjent przed przystąpieniem do testów Burzyńskiego najpierw przeszedł tradycyjną terapię. Jodie jednak udało się zdobyć specjalne pozwolenie, jako że jej przypadek był wyjątkowo agresywny. Rezonans magnetyczny z 1 czerwca 2000 roku potwierdził, że guz Jodie rozrasta się w zastraszającym tempie. 6 czerwca pacjentka rozpoczęła terapię antyneoplastonową, a zaledwie miesiąc później, 3 lipca, znaczna część nowotworu zniknęła. Nie miała nawrotu choroby do października następnego roku, więc zaprzestała terapii. Anegdoty o jednym wyjątkowym przypadku skuteczności tej metody w walce z rakiem mózgu to jedno, ale tutaj mamy szczegółowe dane na temat pacjentki cierpiącej na nieoperowanego gwiaździaka anaplastycznego, która bez pomocy chemioterapii wróciła do pełni zdrowia dzięki metodzie doktora Burzyńskiego. Raport przeprowadzony w 2005 roku ujawnił, że zaledwie 9% pacjentów poddających się radio i chemioterapii wraca do pełni zdrowia. Natomiast inny raport przeprowadzony w 2008 roku wykazał, że 25% pacjentów stosujących antyneoplastony zdrowieje całkowicie. Jodie Fenton jest jedną z nich. Gdyby Jodie Fenton poddała się terapii, jaką jej zasugerowano, jej życie potoczyłoby się inaczej, a ona wciąż żyje i jest zdrowa. To tak, jakby nabawiła się zwykłej infekcji, a doktor Burzyński podał jej antybiotyk. 4 lata po mojej diagnozie wpadłam na jednego z neuroonkologów, z którym się konsultowałam i powiedziałam mu, że doktor Burzyński mnie wyleczył. Ale ten lekarz puścił to mimo uszu. Wcale się nie ucieszył na wieść, że wyzdrowiałam. Bardzo mnie to przybiło. Później skontaktowałam się z innym lekarzem, który wcześniej wystawił mi diagnozę. Ten nie mógł uwierzyć, że mnie widzi. Był pewien, że nie przeżyje. Jeśli lekarz chce zająć się leczeniem nowotworów, rzadko zajmuje się rakiem mózgu u dzieci, ponieważ przyjęło się uważać, że jest w 100% śmiertelny. To najgorszy z możliwych przypadków. Ale doktor Burzyński i na tym polu odniósł sukces. Najgorszym rodzajem raka jest nieoperacyjny glejak pnia mózgu.
Zwykle występuje w mózgu dziecka i niestety bardzo niewiele można z nim zrobić. Jedynym stosowanym leczeniem jest radioterapia, która jedynie spowalnia chorobę. Nie istnieje żadna skuteczna terapia. W przypadku tej odmiany raka nie można zastosować chemii. Przeprowadzono niezliczoną ilość testów klinicznych. Wszystkie zakończyły się fiaskiem. Tak więc skupiliśmy się na tej chorobie, aby udowodnić skuteczność antyneoplastonów. Mamy już dowody na to, że nasza terapia działa. Zdiagnozowano ją w marcu 1996 roku. Miała 11 lat. Poszliśmy do okulisty, ponieważ skarżyła się, że widzi podwójnie. Lekarz zlecił rezonans magnetyczny, który wykazał, że ma glejaka pnia mózgu. Powiedziano nam, że nowotwór się rozprzestrzenił, więc operacja nie wchodziła w grę. Lekarze zaproponowali radioterapię, która dałaby jej od 8 do 18 miesięcy życia. Z tego co wiem, terapia polegała na napromieniowaniu mózgu przez uszy. Promieniowanie zniszczyłoby zarówno chore, jak i zdrowe komórki. Straciłabym włosy, miałabym zdeformowane uszy i niemal na pewno bym ogłuchła. Promieniowanie wypaliłoby także przysadkę mózgową, odpowiedzialną za rozwój mechanizmu w okresie dojrzewania. Miała wtedy zaledwie 11 lat i bardzo się tym martwiłam. Na zawsze byłabym uwięziona w moim 11-letnim ciele. Już zawsze potrzebowałabym czyjejś pomocy. Zapytałam lekarzy, jak terapia wpłynie na rozwój psychiczny i fizyczny. Na co ci spojrzeli na mnie i jeden z nich powiedział: pani Russell, pani córka i tak nie pożyje tak długo. Terapia przypominała tortury, a lekarze i tak nie dawali jej szans. Sam chyba bym się na nią nie zdecydował, bo po co? Wydali na nią wyrok, więc po co terapia? Pomyśleliśmy, konwencjonalna medycyna nas zawiodła, poszukajmy czegoś innego. Glejak Jessica Russell potwierdziły rezonansy magnetyczne wykonane w szpitalach Springfield i St. Louis w stanie Missouri. Jessie Russell w końcu otrzymała dobre wieści. Jej rodzice są przekonani, że znaleźli lek na nieuleczalnego raka mózgu. W klinice Burzyńskiego w Houston w stanie Texas Russellowie znaleźli terapię, która może im pomóc. Kiedy mała Jessie zaczęła widzieć podwójnie, lekarze zdiagnozowali u niej niezwykle agresywnego guza mózgu. Byli pewni, że choroba zabije dziewczynkę w przeciągu kilku miesięcy, a radioterapia mogła jedynie trochę przedłużyć jej życie. Radioterapia jest bolesna i mogłaby przedłużyć mi życie o 3 miesiące. Mówili, że tak czy inaczej umrę. Dzisiejsze wyniki badań dały rodzinie nadzieję. Już patrząc na Jessica widać wyraźną poprawę jej zdrowia. Na rezonansie z 7 maja 1996 roku wyraźnie widać pokaźne rozmiary guza Jessica. Miesiąc po rozpoczęciu terapii antyneoplastonowej rak zniknął. Choroba była wyjątkowo agresywna, więc szybko nastąpił jej nawrót. W listopadzie Burzyński podwoił dawkę antyneoplastonów i już w grudniu guz zniknął po raz drugi. Niestety w styczniu 1997 roku znów zaatakował. Ostatecznie nowotwór udało się pokonać w maju 1997 roku, dokładnie rok po rozpoczęciu terapii antyneoplastonowej. W październiku 2001 roku oficjalnie uznano ją za wyleczoną. That
Większość lekarzy reagowało negatywnie na wzmiankę o terapii doktora Burzyńskiego. Jego nazwisko wywoływało w nich lęk i nie chcieli nas przyjmować. Cieszę się, że go znaleźliśmy, ponieważ uratował życie naszej córce. Teraz ma już 24 lata i 5-letniego synka. Jej drugie dziecko przyjdzie na świat w październiku. Właśnie się dowiedzieliśmy, że będzie to dziewczynka. I w tym przypadku należy poznać statystyki badań FDA nad tym rodzajem raka, aby w pełni zrozumieć znaczenie sukcesu terapii Burzyńskiego. Oto tabela z 2006 roku, na której zestawiono wyniki leczenia glejaka pnia mózgu u dzieci. Trzy grupy pacjentów leczono radio i chemioterapią, a dwie antyneoplastonami doktora Burzyńskiego. Ze 107 pacjentów leczonych konwencjonalnie tylko jeden został wyleczony, ale i tak przeżył zaledwie 5 lat. Prawdopodobnie zmarł na skutek wyniszczenia organizmu chemią i promieniowaniem. Z 40 pacjentów doktora Burzyńskiego 11 zostało całkowicie wyleczonych i wszyscy żyli ponad 5 lat po zakończeniu terapii. Większość pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddawani chemii i radioterapii, do dziś cieszy się pełnym zdrowiem. Nawet najgorsze nowotwory można pokonać. Ludzie mogą wieść normalne życie po chorobie. Nie ma żadnych efektów ubocznych, żadnych niepożądanych symptomów czy nawrotów. Leczyliśmy ich, gdy byli dziećmi, a teraz mają własne potomstwo. Terapia nie ma wpływu na płodność. Pacjenci wrócili do zdrowia. Niestety nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim pacjentom, tylko niektórym. Ale i tak około 30% pacjentów żyje dłużej niż 5 lat po zakończeniu leczenia, a większość z nich przeżyło nawet 10 lat bez nawrotu choroby. Oczywiście to dopiero początek, musimy udoskonalić nasze metody. Wprowadzimy nowe generacje antyneoplastonów, drugą i trzecią. Będą bardziej skuteczne i łatwiejsze w aplikowaniu. Powiedzieli, że ma w brzuchu raka wielkości piłki bejsbolowej. Mało tego, choroba przerzuciła się do nerek, wątroby i płuc. Dotarło do nas, że naszemu dziecku zostało tylko kilka miesięcy życia. Powiedzieli, że mogą wyciąć pierwotny nowotwór. Chirurg wykonał operację, w wyniku której straciła lewą nerkę i lewy węzeł chłonny. Później dali jej 4 leki z całą masą skutków ubocznych i praktycznie zero szans na wyleczenie. Dali jej mitotan. Dixorubicyny. Etoposid. I cisplatyny. Powiedzieli, że to najbardziej toksyczne leki, jakie istnieją. Mieliśmy 6-miesięczne dziecko z jedną nerką, a skutkami ubocznymi terapii było uszkodzenie nerek, utrata słuchu, białaczka i inne groźne choroby. Pomyślałam, nawet jeśli ma umrzeć, nie chcę, by przez to przechodziła. Nie chcę, by cierpiała przez ostatnie miesiące swojego życia. Nie wiedziałem, co robić. Nie chciałem skazywać jej na wyniszczającą terapię i stracić ostatnich miesięcy jej życia. Rozmawiałem z wujem, którego 3-letnia córka w 1969 roku zachorowała na raka. Opowiedział mi, jak wyglądało jej leczenie.
Wciąż szprycowali ją chemią na okrągło. Po kilku godzinach rozmowy w końcu zebrałem się na odwagę i zapytałem, jak to jest, gdy lekarz powie ci, że już nic nie da się zrobić. Wuj Ray powiedział mi, że przez ostatnie tygodnie jej życia, co kilka dni urządzali gwiazdkę i przyjęcia urodzinowe. Robili to aż do jej śmierci. Nie chciałem, by moja córeczka tak się męczyła. Chciałem, by przez ostatnie tygodnie życia była szczęśliwa. Nie mogłem skazać jej na bolesną terapię, która i tak by jej nie wyleczyła. Zapytaliśmy endokrynologa o doktora Burzyńskiego. Powiedział nam, że to szarlatan i że nie ma dowodów na skuteczność jego metod. Na co odpowiedziałam, wasze metody też są na nic. Na stronie FDA można sprawdzić, kiedy dany lek wszedł do użycia. Zauważyłem, że najstarszy lek, który przepisali Kenzi, wszedł do użycia w 1970 roku, a najmłodszy w 1988. Zrozumiałem, że to nie są najnowsze zdobycze medycyny, tylko jakieś stosowane od dziesięcioleci prochy. To był jakiś obłęd. Lekarze błądzili po omacku. Szukaliśmy jakiegoś ratunku. W końcu Sara i Susan znalazły klinikę Burzyńskiego. Sara powiedziała, zabierzmy ją tam. Pomyślałem, że nie mamy nic do stracenia, a w przypadku metody Burzyńskiego przynajmniej nie było efektów ubocznych. Po usunięciu lewej nerki i lewego węzła chłonnego Kelsey, jej diagnoza została potwierdzona przez medyczny oddział Uniwersytetu w Teksasie i Centrum Medyczne Andersona. Miesiąc później Centrum Andersona potwierdziło też, że rak przerzucił się do płuc. Zrozpaczeni rodzice zrezygnowali z chemioterapii oferowanej przez dr Andersona i zapisali Kelsey na terapię dr Burzyńskiego. Do tego czasu rak przerzucił się jeszcze na wątrobę. W wyniku terapii antyneoplastonowej do sierpnia 2007 roku nowotwór zniknął z wątroby Kelsey. Tomografia komputerowa wykazała 6 nowotworów w płucach. W czasie trwania terapii znikał jeden po drugim. One by one, the tumors in Kelsey's lungs began to go away. Dziewczynce pozostała tylko jedna niewielka plamka, którą 4 lata później uznano za nieaktywną. Dziś można już powiedzieć, że organizm Kelsey Hill wspaniale zareagował na terapię antyneoplastonową. Odkąd dr Burzyński zaczął leczyć pacjentów antyneoplastonami, udało mu się wyleczyć niemal każdy rodzaj nowotworu i pomógł tysiącom rodzin z całego świata. Badania wspierane przez koncerny farmaceutyczne są finansowane z pieniędzy podatników za pośrednictwem Narodowego Instytutu Raka.
ale obecnie rząd USA zabrania przekazywania państwowych funduszy na zatwierdzone przez FDA testy kliniczne doktora Burzyńskiego. Jedne badania kliniczne trzeciej fazy będą kosztować około 25 milionów dolarów. Więc ile będziemy mogli przeprowadzić? Zaledwie kilka. Nikt nie chce nam dać na nie pieniędzy, a 25 milionów piechotą nie chodzi. Inne firmy farmaceutyczne zgłaszają się po prostu do Narodowego Instytutu Raka i dostają grant na badania. Czasem 15 milionów, czasem więcej. A mnie nikt nie chce dać pieniędzy. Pracuję niemal w wojennych warunkach. Spadają na nas bomby, a my wciąż musimy leczyć pacjentów. Wciąż musimy dokończyć drugą fazę badań. Doktor Burzyński odkrył metodę, dzięki której można szybko i skutecznie leczyć pacjentów bez skutków ubocznych. Więc teoretycznie każdy cent z pieniędzy podatników przeznaczonych na walkę z rakiem powinien być przekazywany na jego badania. Problem w tym, że cały ogromny biznes, jakim jest walka z rakiem, opiera się na oczyszczaniu komórek nowotworowych. Odkrycie Burzyńskiego oznacza, że należałoby zburzyć istniejący system i stworzyć zupełnie nowy. W tym kraju pracują tysiące onkologów. Istnieją tysiące programów onkologicznych, a przemysł farmaceutyczny na potęgę produkuje leki do chemioterapii. Maszyny do radioterapii pracują non-stop. To wszystko składa się na wartą tryliony dolarów wojnę z rakiem. To zabawne, że wciąż organizuje się marsze na rzecz walki z rakiem, sprzedaje się bransoletki, organizuje zbiórki. Władze deklarują, znajdziemy lek w tej dekadzie, a wszystkie fundusze wciąż trafiają do tych samych kieszeni. Przemysł farmaceutyczny jest najbardziej rentownym biznesem na świecie. Jego zyski są trzykrotnie większe niż przychody 500 największych firm w USA. Rosnące zyski to wzrost cen akcji. Przemysł może podtrzymać swoją dobrą pasję jedynie poprzez wprowadzanie nowych opatentowanych leków. Przemysł farmaceutyczny jest zależny od opinii FDA, więc w jego interesie jest trzymanie FDA w ryzach. Samo FDA jest agencją rządową, więc w najlepszym interesie rządu jest wspieranie jednego z najbardziej prominentnych przemysłów w kraju. Była redaktor naczelna gazety New England Journal of Medicine, dr Marcia Angel, oświadczyła, że najwyższy czas odseparować agencję do spraw żywności i leków od firm farmaceutycznych. W 1992 roku Kongres wsadził kij w mrowisko, wcielając w życie ustawę o opłatach za leki na receptę. Na mocy ustawy firmy farmaceutyczne muszą płacić FDA za każdy nowy lek, który ma trafić na rynek. Ustawa sprawiła, że FDA znalazło się na liście płac firm, których działania ma regulować. Miało to drastyczny wpływ na funkcjonowanie agencji. Wydział zajmujący się sprawdzaniem nowych leków, ponad połowę swoich funduszy otrzymuje od przemysłu farmaceutycznego. Przy zatwierdzaniu nowych leków FDA korzysta z pomocy 18 komisji składających się z ekspertów z zewnątrz. Wielu z tych ekspertów pracuje w charakterze konsultantów w firmach farmaceutycznych. FDA zachowuje się, jakby nie służyło społeczeństwu, lecz przemysłowi farmaceutycznemu. W 2010 roku suma corocznych opłat koncernów farmaceutycznych dla FDA wzrosła do ponad pół miliarda dolarów. Pharma płaci obecnie 1 400 000 dolarów za każdy lek na raka przedstawiany FDA i tym samym zapewnia sobie automatyczną akceptację agencji. Ważne, aby mieć na uwadze, że ani Kongres, ani FDA nie domagało się nowej ustawy o opłatach. Cała inicjatywa wyszła od koncernu Pharma. Można powiedzieć, że odkupił on Wydział Zatwierdzania Leków od rządu i społeczeństwa.
W 2007 roku raport Ministerstwa Zdrowia, sponsorowany przez firmę Pfizer, ujawnił, że czas testowania nowych priorytetowych leków na poważne choroby, takie jak rak, został skrócony z 21 miesięcy do 6 miesięcy. Dziesiątki terapii nowotworowych jest zatwierdzanych w przeciągu 3-4 miesięcy. W tym czasie dr Burzyński i wspierający go naukowcy bezskutecznie od 1977 roku usiłują przekonać FDA do współpracy w badaniach i zatwierdzenia antyneoplastonów. Zanim zacząłem badania, zapytałem prawników, czy mogę w mojej prywatnej praktyce korzystać z eksperymentalnych metod leczenia, takich jak leczenie antyneoplastonami. I czy mogę brać udział w badaniach nad zwalczaniem raka, jak każda inna prywatna firma. Prawnicy dr Burzyńskiego sprawdzili w prawie stanowym i federalnym, czy może on założyć własną biomedyczną jednostkę badawczą, w której podawałby antyneoplastony swoim pacjentom. Odkryli, że zgodnie z prawem stanowym i federalnym, licencjonowany lekarz może używać wszystkich dostępnych leków w leczeniu swoich pacjentów, szczególnie w przypadku, gdy nie ma innych dostępnych metod leczenia. Prawo głosi, że takie działania nie są nadzorowane przez rząd i tym samym są całkowicie legalne. Ale dr Burzyński nie ma prawa wprowadzać i rozpowszechniać antyneoplastonów na rynku międzystanowym. To znaczy, że nie popadnie w konflikt z prawem, jeśli nadal będzie ograniczał swoją działalność do stanu Teksas. Dopóki działa jedynie w swojej klinice, FDA nie może wtrącać się w jego metody. Jednakże, gdy po kraju rozniosły się wieści o sukcesach Burzyńskiego w leczeniu raka, na jego terapię zaczęli zgłaszać się ludzie z całego kraju. From all over the country to receive antineoplaston treatment. Komisja lekarska bardzo długo wcale się mną nie interesowała. Dopiero około 1984 roku moi pacjenci powiedzieli mi, że odwiedzili ich agenci komisji, którzy starali się nakłonić ich do złożenia na mnie skargi. Byłem w szoku. Trwoniąc pieniądze podatników, latali po całym kraju, usiłując podburzyć ludzi przeciwko mnie. To był jakiś absurd. Ale na tym chwilowo się skończyło. Później przypadkiem spotkałem wicedyrektora Centrum Onkologicznego Andersona, doktora Hickeya. Ten powiedział mi, że wkrótce będę miał problemy z komisją. I rzeczywiście problemy się zaczęły. Zostałem wezwany do stawienia się przed komisją, która prowadziła w mojej sprawie śledztwo. Jednak nie było żadnych skarg od pacjentów. Wszyscy byli zadowoleni. W końcu z niezłymi wynikami leczyliśmy zaawansowane przypadki nowotworów. Komisja nie miała żadnych przesłanek do wszczęcia postępowania. Przesłuchanie było bardzo nieprzyjemne. Usiłowali nakłonić mnie do zaniechania dalszych badań. Po dwóch latach ciągłych potyczek z komisją, w końcu zaproponowali, bym przedstawił im listę pacjentów, którym zdołałem pomóc. Poinformowali mnie, że trafi ona do grupy wykwalifikowanych onkologów. Jeśli ich opinia będzie pozytywna, komisja miała zostawić mnie w spokoju. Ucieszyłem się, bo byłem pewien, że komisja oceni mnie pozytywnie i w końcu pozwoli mi kontynuować badania. Przecież osiągałem niesamowite wyniki w leczeniu ciężkich przypadków raka.
Przedstawiłem im dwa razy więcej przypadków niż oczekiwali. Nieuleczalne nowotwory, które zupełnie zniknęły, przypadki całkowitych remisji i wyleczonych pacjentów, którzy wiodą teraz normalne życie. W 1986 roku dr Burzyński przedstawił Komisji Lekarskiej Stanu Teksas 40 przypadków różnych typów nieuleczalnych nowotworów, wyleczonych przy pomocy antyneoplastonów. Były wśród nich przypadki raka piersi, pęcherza, płuc, wątroby, mózgu i chłoniaki. Po złożeniu dokumentów komisja długo się z nim nie kontaktowała, więc był pewien, że wyniki ich usatysfakcjonowały. Jednak dwa lata później znów został wezwany. Komisja stwierdziła, że jego leczenie nie przynosi efektów, że łamie prawo, które nie istnieje, i że zamierzają anulować, cofnąć lub zawiesić jego licencję. To był dla mnie szok. Wierzyłem w sprawiedliwość. Wierzyłem w etykę komisji. To były kłamstwa. Było jasne, że komisja lekarska nie ma nic na Burzyńskiego. Mimo to złożyli na niego skargę w 1990 roku, kiedy została oddalona, złożyli drugą w 1992. Wciąż wracali z tymi samymi argumentami, za każdym razem kopiując niemal słowo w słowo wcześniejsze argumenty. Po 5 latach 60 pacjentów doktora Burzyńskiego zaapelowało do komisji o zaprzestanie nękania ich lekarza. Komisja usiłowała ignorować petycje, wymazując je z rejestru. W końcu, w maju 1993 roku, sprawa trafiła do sądu. Ich nowotwory będą się rozwijać, stracą wzrok, doznają paraliżu i umrą. Nic na tym świecie nie będzie w stanie ich uratować. Będzie pan kontynuował swoją praktykę, dopóki ktoś nie znajdzie sposobu, aby pana powstrzymać? Będę robił to, na co pozwala mi prawo. Zrobię wszystko, by rząd USA i cały świat zatwierdził moje metody. Chcecie doprowadzić do śmierci 200 moich pacjentów. Dopilnuję, żeby nie uszło wam to na sucho. Pan mi grozi, panie Burzyński? Nie grożę, tylko mówię, co stanie się w przyszłości. To się jeszcze okaże. Nigdy nie słyszałem o doktorze Burzyńskim i nic o nim nie wiedziałem. Nie rozumiałem, jaki problem ma z nim komisja lekarska. Komisja nie sprowadziła żadnego świadka, który zeznawałby przeciw Burzyńskiemu. Bez opinii ekspertów nie mogę wydać wyroku na podstawie oskarżeń laików. A dr Burzyński przyprowadził na świadka doktora Nicholasa Patronasa. Najbardziej dramatyczne oświadczenie na rzecz niewinności Burzyńskiego wygłosił dr Nicholas Patronas, ekspert z Uniwersytetu Georgetown, który przeanalizował 7 przypadków skuteczności metod doktora Burzyńskiego. W 5 przypadkach raka mózgu choroba całkowicie się cofnęła. To niesamowite. Sam fakt, że ci ludzie wciąż żyją, jest nie do wyobrażenia. Był bardzo mocnym świadkiem. Powiedział, że nigdy nie widział tak dobrych wyników leczenia raka mózgu. Przyprowadził 12-letniego chłopca, który w wieku 4 lat rozpoczął terapię antyneoplastonową. Chyba miał na imię Paul. Poprzedni lekarz, który się nim zajmował, postawił już na nim krzyżyk. Kiedy Mary Michaels zabrała głos w imieniu swojego syna, Paula, przeszyła wzrokiem adwokata oskarżenia. Mam już dość zmartwień. Co wieczór przed snem zamartwiam się o syna i zdrowie mojej rodziny. Nie chcę się jeszcze zamartwiać, że zabierzecie mi jego terapię. A co by się stało, gdyby... Nieważne. Nie mam więcej pytań. Ten chłopak chyba wciąż żyje i ma się dobrze.
Sędzia wydał wyrok na korzyść doktora Burzyńskiego. Stwierdził, że komisja lekarska nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że antyneoplastony są niebezpieczne i nieefektywne. Nie udowodnili też, że eksperci kiedykolwiek podważali skuteczność metod doktora Burzyńskiego. Sędzia uznał też, że lekarz wytwarzający własne leki na użytek swoich pacjentów we własnej klinice nie łamie prawa obowiązującego w stanie Teksas. His own medications and solely uses it on his own patients in the state of Texas. Można by przypuszczać, że komisja lekarska przestanie w końcu marnować swój czas. Czas doktora Burzyńskiego, jego pacjentów i pieniądze podatników. Po przesłuchaniu komisja poinformowała mnie, że zamierza się odwołać od mojej decyzji i podejmie kolejne kroki przeciwko doktorowi Burzyńskiemu. Odparłem, że moim zdaniem będzie to bardzo nierozsądne. A jednak, stan Teksas zażąda, by doktor Stanisław Burzyński zaprzestał leczenia pacjentów preparatami wytwarzanymi w jego klinice. Preparaty zwane antyneoplastonami nie są toksyczne i składają się z protein i aminokwasów, których braki często obserwuje się u chorych na raka. Mimo, że stan Teksas nie wyklucza skuteczności terapii w niektórych przypadkach, domaga się zaprzestania jej stosowania. Oto komisja przyznająca licencje lekarskie w Teksasie. To ona pozwała doktora Burzyńskiego. Jeden sędzia powiedział już wcześniej członkom komisji, że nie mają dowodu. Ta komedia powinna się już dawno zakończyć. Do tego czasu powinni już zrozumieć, że mam rację. To bitwa, której nie mogą wygrać. Ratuję ludzkie życie. Jeśli cofną mi licencję, moi pacjenci umrą. Oto mózg 8-letniego chłopca zaatakowany przez złośliwego raka, który powinien go zabić. Chłopak zażywał lek Burzyńskiego. Na zdjęciach jego czaszki wykonanych 6 lat później widać, że guz niemal całkowicie zniknął. Dr Bruce Cohen jest dyrektorem Wydziału Onkologii Neurologicznej w prestiżowej klinice w Cleveland. Nowotwór cofnął się w wyniku terapii. To jedyne wyjaśnienie. Potwierdził wyniki terapii doktora Burzyńskiego. Od 7 lat Paul jest zdrowy. Zawdzięczam to temu człowiekowi. Nigdy nie będę w stanie mu się odwdzięczyć za to, co dla nas zrobił. Dzisiaj ten chłopiec, Paul Michaels, siedzi na sali sądowej razem ze swoimi rodzicami i innymi pacjentami. Nie zrażając się postanowieniem sądu z 1993 roku, komisja lekarska skierowała sprawę do sądu okręgowego. Tym razem wiedzieli, że nie mogą utrzymywać, że metoda Burzyńskiego nie przynosi efektów. Komisja lekarska stanu Teksas, która walczy o zawieszenie licencji doktora Burzyńskiego, ponieważ jego metody nie zostały zatwierdzone przez FDA, oświadczyła, że skuteczność antyneoplastonów w leczeniu nowotworów nie jest istotna. Takie oświadczenie mógł wydać tylko biurokrata, bo dla zwykłego człowieka skuteczność leczenia jest najważniejsza. Doktor Burzyński po raz kolejny zatriumfował. Żądania komisji lekarskiej znów zostały oddalone, ale to nie koniec jego problemów ze stanowymi władzami. Komisja lekarska złożyła swój wyimaginowany pozew w Sądzie Najwyższym stanu Teksas. Sędzia oddał Burzyńskiego pod nadzór kuratorski, ale mimo to komisji lekarskiej nie udało się cofnąć jego licencji. Skoro efektywność nie była powodem pozwu, a dr Burzyński nie łamał żadnych praw, to dlaczego komisja lekarska wciąż nie dawała mu spokoju? Cóż, nawet dziennikarze doszli w końcu do wniosku, że to Agencja do Spraw Żywności i Leków naciskała na komisję, by ta dalej próbowała cofnąć licencję Burzyńskiego. Chcieliśmy porozmawiać z FDA o jej polityce i procedurach. Agencja zgodziła się z nami rozmawiać, ale wyłącznie przy wyłączonych kamerach. Komisja lekarska stanu Teksas usilnie starała się o cofnięcie licencji doktora Burzyńskiego, ale tak naprawdę najbardziej zależało im na wtrąceniu go do więzienia. FDA i Pharma zrozumieli, że jeśli jego metoda zostanie zatwierdzona, chemio i radioterapia odejdzie do lamusa, a finansowe straty dla przemysłu będą niewyobrażalne.
Po raz pierwszy w historii zyski z leczenia raka trafiłyby nie do farmy, ale do jednego naukowca, który trzyma w garści prawa patentowe. Jednak FDA nie wyklucza, że pewnego dnia metoda zostanie zatwierdzona. Marca 1976 roku dyrektor Biura do Spraw Leków FDA, Richard Kraut, stwierdził w gazecie The Cancer Letter, kiedy ktoś inny niż przedstawiciele wielkich instytucji prosi o zgodę na badania, żądacie surowych restrykcji. Czasem wydaje nam się, że powinniśmy hamować badania. Kiedy te wytyczne zostały zaproponowane, FDA uznała je za obowiązujące prawo. W 1982 roku Kraut oświadczył, nigdy nie zatwierdził. Twierdzę leku przedstawionego przez pojedynczą jednostkę. Leki muszą wprowadzać duże firmy farmaceutyczne o nieograniczonym budżecie. Tak rozpoczęła się najbardziej zaciekła walka w historii FDA. Problemy doktora Burzyńskiego z FDA rozpoczęły się w 1983 roku. Od tamtej pory agencja usiłuje zamknąć klinikę i uniemożliwić pacjentom przyjmowanie leku. Zanim sędzia ogłosiła swój wyrok, FDA przesłała jej list z ostrzeżeniem. Jeśli sąd wyda wyrok przeciw stronie rządu i umożliwi dalszą produkcję i dystrybucję antyneoplastonów, rząd będzie zmuszony przedsięwziąć inne kroki. Takie jak starania o przejęcie, czyli nachodzenie Burzyńskiego w klinice i w jego domu, potępienie leku, czyli rozpoczęcie kampanii propagandowej, albo oskarżenie osób indywidualnych, czyli próby wtrącenia Burzyńskiego do więzienia. Mimo gruźb, sędzia uznał, że w stanie Teksas doktor może leczyć kogo chce, ale nie może wprowadzać swojego leku na międzystanowy rynek. FDA uznała to za porażkę i oznajmiła prawnikom Burzyńskiego, że dopadną go w inny sposób. Porozmawiajmy o tych sposobach. W 1985 roku FDA zwołała przysięgłych, próbując oskarżyć doktora Burzyńskiego. Urządziła też nalot na jego klinikę, w której skonfiskowano 200 tysięcy stron dokumentów, w tym karty wszystkich jego pacjentów. Ciężko jest praktykować medycynę bez wglądu w historię choroby pacjentów. Zjawili się z bronią i zabrali karty pacjentów. Odzyskanie ich zajęło mi 12 do 14 lat. W międzyczasie mogliśmy sporządzać kopie kart w ich biurze. Narażali życie pacjentów. Leczyliśmy bardzo chorych ludzi, a oni zabrali ich karty. Były nam potrzebne do walki o ich życie. Ale oni mieli to gdzieś. Mieli gdzieś ich zdrowie. Nie byli dla nich ważni. Mimo rzekomych dowodów, ława przysięgłych oddaliła zarzuty. W 1986 roku skonfiskowali kolejne 100 tysięcy dokumentów, znów bez rezultatu. W 1990 roku zwołali kolejne posiedzenie. Burzyński zeznawał w sądzie i po raz kolejny został uniewinniony. W 1991 FDA wszczęła śledztwo przeciw Burzyńskiemu. Nie wiemy, czy jego wyniki zostały przedstawione kolejnej ławie przysięgłych. W 1994 kolejne bezowocne posiedzenie. W 1995 jeszcze jedno posiedzenie. 25 marca dr Burzyński wraz z kilkoma swoimi pacjentami pojawił się w porannym programie stacji CBS. Wszyscy byliście zdesperowani i wszyscy poddaliście się wcześniej leczeniu? Ja się nie poddawałam. Może to dzięki wcześniejszemu konwencjonalnemu leczeniu wróciliście do zdrowia? Niemożliwe, ponieważ po chemioterapii mój rak powrócił. Więc jak konwencjonalne leczenie mogło pomóc w zwalczeniu nawrotu choroby? Mm.
Tego samego dnia FDA przeprowadziła kolejny nalot, zabrali kolejne dokumenty, złożyli kolejne pozwy. W piątek po programie rozdzwoniły się nasze telefony. Ludzie chcieli wiedzieć, jak się z panem skontaktować. Dziś rano dowiedzieli się pewnie o nalocie FDA na pana klinikę. Widzowie chcieliby wiedzieć, czy nie jest pan oszustem, czy FDA słusznie sprzeciwia się pańskim metodom. Ja odpowiem. Nikt nie twierdzi, że lek jest niebezpieczny, a FDA nie sugeruje nawet, że nie działa. Według agencji problem polega na tym, że nie przeprowadzono odpowiednich testów klinicznych. Tak więc FDA nie mówi, że lek jest niebezpieczny, ani nawet, że nie działa. Starają się dociec, czy dr Burzyński wysyłał swój lek poza granicę stanu, co jest lekko śmieszne, ponieważ uzyskał zgodę na wysyłanie próbek do innych placówek w kraju i za granicą. A samo FDA zgodziło się na przesyłanie leku indywidualnym pacjentom w ramach badań działania nowego leku. W maju, czerwcu i lipcu kolejni świadkowie zeznawali przed ławą przysięgłych. Do tej pory odbyło się około 6 posiedzeń, a teraz kilka słów o konfiskatach. FDA skonfiskowało karty wszystkich pacjentów, którzy opowiedzieli o doktorze Burzyńskim w telewizji. Niech sędziowie sami ocenią ten postępek. Pomówmy o szerzeniu fałszywych informacji. W 1985 roku FDA utrzymywało, że przeciw doktorowi Burzyńskiemu toczy się kryminalne śledztwo. Kiedy dowiedział się o tym sędzia przydzielony do sprawy, udzielił surowej reprymendy oskarżonym. Teraz FDA zmieniła taktykę. Nie czekają, aż ludzie zgłoszą się do nich ze skargą. Skonfiskowali wszystkie dokumenty doktora Burzyńskiego i dokumenty jego współpracowników z całego świata. Metodycznie kontaktują się ze wszystkimi, którzy mieli z nim do czynienia i mówią o posiedzeniu i konfiskacie dokumentów. Chcą w ten sposób utrudnić mu pracę. Chciałbym zadać FDA następujące pytanie. Ile pieniędzy agencja wydała na vendettę przeciw Burzyńskiemu w ciągu ostatnich 10 lat? Ile dokumentów mogą skonfiskować? Ile jeszcze posiedzeń mają zamiar zwoływać? I dlaczego pacjenci z zaawansowanym rakiem nie mogą sami wybrać terapii, która najlepiej im odpowiada? Po zwołaniu kolejnego posiedzenia w 1995 roku, kongresmen Joe Barton powołał komisję, której celem było powstrzymanie FDA przed nękaniem doktora Burzyńskiego i jego pacjentów. Moim zdaniem, ma pan pełne prawo do wszczynania śledztwa i zwoływania posiedzeń. Jest to uzasadnione działanie za pierwszym, a nawet drugim razem. Ale nie za trzecim, czwartym czy piątym. Wygląda na to, że FDA uwzięła się na doktora Burzyńskiego lub chce go za coś ukarać. Ile jeszcze pozwów i uniewinnień potrzeba, by komisarz FDA zaapelował do swoich przełożonych o zaniechanie dalszych działań? Panie przewodniczący, skąd pewność, że nie znaleziono żadnych dowodów winy? Bo nie wystosowano aktu oskarżenia. Poprosiłbym Radę o komentarz, ponieważ nie wydaje mi się, aby było to jednoznaczne. Zdumiewa mnie wasz upór. Usiłuję zrozumieć wymianę zdań pomiędzy świadkiem a przewodniczącym. Przewodniczący twierdzi, że odbyły się już 4 przesłuchania? Przynajmniej 4. W takim razie wydaje mi się, że jeżeli po 4 przesłuchaniach oskarżeniu nie udało się zdobyć aktu oskarżenia, to raczej już mu się to nie uda.
Dziesiątki pacjentów doktora Burzyńskiego przybyły do Waszyngtonu, aby wyrazić swoje oburzenie poczynaniami FDA i komisarza Davida Kesslera. FDA sporządziło listę pacjentów, którzy mają przeżyć. Mnie na niej nie ma. Nie poddałam się chemii ani radioterapii. Wybrałam metodę doktora Burzyńskiego. Od 1989 roku jestem zdrowy. Doktorze Kessler, nie jestem kolejnym numerkiem w pańskich statystykach. Mamy tego dość. Gwałcone są nasze prawa. Musicie położyć temu kres. Moje dzieci pytają mnie, co przyniesie przyszłość. Córeczka napisała list do prezydenta z prośbą, by rząd nie skazywał na śmierć jej tatusia. To złamało serce moje i mojej żony. Mąż jest chodzącym cudem. 16 miesięcy temu lekarze powiedzieli nam, że nic nie da się zrobić. Kazali nam się cieszyć czasem, jaki nam pozostał. Spójrzcie na niego. Po 2 miesiącach terapii znów może codziennie jeździć na rowerze. Oni chcą nam to odebrać? Mój rodzinny lekarz potwierdził, że rak zniknął, a mój stan codziennie się poprawia. FDA próbuje mi wmówić, że ten lekarz jest przestępcą i trzeba wsadzić go do więzienia. Hańba. Niech FDA nie miesza się do relacji między pacjentem a lekarzem. Konwencjonalna medycyna nie miała mi nic do zaoferowania. Czekała mnie mogiła. Nie chciałem poddać się chemioterapii, którą nazywam śmiercioterapią. Miałem szczęście, że trafiłem do doktora Burzyńskiego. Nie chcę, by FDA odbierało mi jedyną nadzieję. I don't want the FDA to take this right from me. I came 18 lat temu from communist Romania. Przybyłem tu z komunistycznej Rumunii. Tamtejszy dyktator Ceausescu nigdy nie powstrzymywał lekarzy przed leczeniem pacjentów. Dlaczego coś takiego ma miejsce w USA? Tydzień po przesłuchaniach, 20 listopada 1995 roku, dr Stanisław Burzyński został postawiony w stan oskarżenia. Oskarżono go o 75 przypadków pogwałcenia prawa federalnego. Groziło mu 290 lat więzienia i 18,5 miliona dolarów grzywny. Jeszcze gorszy los mógł spotkać jego pacjentów. Jest ich jedyną szansą, ale rząd postanowił wydać wyrok śmierci na pacjentów tego lekarza. 9 lutego sędzia federalny Sim Lake ogłosił, że od 1984 roku dr Burzyński dopuszczał się nielegalnych praktyk. Zezwolono na dalsze leczenie zaledwie garstki jego pacjentów. Jestem przekonany, że większość z 300 moich pacjentów umrze wkrótce po zaniechaniu terapii. W 1996 roku dziesiątki pacjentów znów ruszyły do Waszyngtonu. Wielu z nich zeznawało podczas przesłuchania zwołanego przez kongresmena Joe Bartona. Pierwszym świadkiem jest Marianne Cunari. Zgadza się? Tak. Z Aurora w stanie Minnesota. To jest Dustin Cunari, którego leczy dr Burzyński. A to mój mąż Jack Cunari. W lutym 1994 roku spotkała nas tragedia. U mojego synka, który miał wtedy zaledwie 2,5 roku, stwierdzono raka mózgu. Chirurg usunął 75% guza, ale pozostałe 25% okazało się złośliwe. To była jedna z najbardziej agresywnych odmian nowotworu. One of the most deadly forms of brain cancer.
Lekarze powiedzieli, że Dustinowi pozostało kilka miesięcy życia. Proponowano nam radioterapię, ale lekarz powiedział, że ta groźna terapia mogła przedłużyć mu życie najwyżej o kilka miesięcy. Inny lekarz zasugerował eksperymentalną chemię. Jej efektami ubocznymi byłaby utrata słuchu, uszkodzenie nerek, wątroby i pęcherza. Zaburzenia wzrostu i białaczka. Mam pytanie, czy narazilibyście na to własne dzieci? Ponadto lekarze nie dawali nam szans na wyleczenie Dustina. Tak więc zrezygnowaliśmy z leczenia. Doktor oświadczył nam, że dla dobra dziecka mogą przystąpić do leczenia bez naszej zgody. W kwietniu 1994 roku odwiedziliśmy doktora Stanisława Burzyńskiego w Houston. Doktor Burzyński nic nam nie obiecywał, ale powiedział, że odniósł wiele sukcesów w walce z rakiem mózgu, a w najgorszym przypadku Dustin przynajmniej nie będzie cierpiał. Burzyński przywrócił nam nadzieję. 6 tygodni po rozpoczęciu terapii rak zniknął. Byliśmy w siódmym niebie. Rok później, w kwietniu 95 roku, rak powrócił. Więc doktor Burzyński bezzwłocznie zwiększył dawkę antyneoplastonów. Wciąż nie zaobserwowaliśmy żadnych skutków ubocznych. Podczas kolejnych badań rezonansem magnetycznym okazało się, że choroba znów się cofnęła i do tej pory nie wróciła. Dustin jest teraz wesołym 4-latkiem. Prognozy się nie sprawdziły. Żadne tradycyjne leczenie nie uratowałoby mu życia. Komisarz FDA David Kessler kocha rozgłos medialny. W gazetach przestrzega młodzież przed paleniem. Skoro tak zależy mu na dzieciach, to dlaczego chce odebrać mojemu synowi jedyną nadzieję na normalne życie? Bez leczenia mój syn umrze. Oto zdjęcie 4-letniego Dustina Canary z 96 roku. A to Dustin w wieku 18 lat w roku 2009. Jego rak nigdy nie powrócił. W 1996 roku w wyniku presji opinii publicznej FDA zgodziło się na rozpoczęcie drugiej fazy naszych procesów klinicznych. Otrzymaliśmy oficjalną zgodę na rozpoczęcie badań na 72 pacjentach, chorych na niemal wszystkie odmiany raka. To była ciężka praca. Pracowałem non-stop. 6 sekretarzy notowało na zmiany cały przebieg leczenia. Później dowiedziałem się, że FDA przygotowało specjalną grupę ekspertów, która miała ocenić nasze dokonania.
Eksperci otrzymali szczegółowe wytyczne odnośnie każdej odmiany raka. Tak więc na rok przed procesem Agencja do Spraw Żywności i Leków zezwoliła na badania, o których dr Burzyński i jego pacjenci marzyli od dawna. Mimo to FDA nie miała zamiaru mu odpuszczać i nie odwołała oskarżenia. Oskarżenie uznaje, że doktor, który stanie przed sądem w styczniu za korzystanie z niezatwierdzonych metod, miał swój udział w ratowaniu życia. Po raz pierwszy w historii FDA oskarżyło naukowca za używanie leku, na którego testy kliniczne się później zgodziły. Podczas przesłuchania wstępnego prokurator Mike Clark sprzeciwił się propozycji obrony, by przysięgli odwiedzili pracownię chemiczną, w której Burzyński wytwarzał antyneoplastony. Propozycja obrony jest jawną próbą wpłynięcia na przysięgłych poprzez zaprezentowanie im, w jaki sposób Burzyński ratuje życie. Skuteczność antyneoplastonów nie jest tematem procesu, więc przysięgli nie powinni brać pod uwagę swojej opinii w tej kwestii. Dodał, że jeśli temat ten wypłynie w czasie procesu, będzie to niegodziwą próbą grania na emocjach przysięgłych. Sprawa antyneoplastonów może nawet nie wypłynąć w czasie procesu. Sędzia twierdzi, że to nie ma znaczenia, ale obrona uważa, że to nieprawda, bo opracowanie i produkcja leku miała jedynie służyć leczeniu pacjentów. Proces kosztował podatników $60 milionów, a dr Burzyński stracił na nim ponad 2,5 miliona. 700 tysięcy na obronę Burzyńskiego zebrał dr Julian Whittaker poprzez swój biuletyn Zdrowie i Leczenie. Po artykule Whittakera, w którym lekarz opisał wielką niesprawiedliwość, jaka spotkała doktora Burzyńskiego, jego czytelnicy przesłali około 18 tysięcy czeków na rzecz obrony Burzyńskiego. Proces ma potrwać około 2 miesięcy. W jego następstwie przysięgli zdecydują, czy Burzyński jest oszustem, czy medycznym pionierem. 4 marca 1997 roku w wyniku impasu sędzia uznał postępowanie sądowe za nieważne. Stwierdził jednak, że rząd nie przedstawił wystarczającej liczby dowodów i obciął listę zarzutów o niemal połowę. Głosowała pani za uniewinnieniem? Jest niewinny. Głosowałam za uniewinnieniem. Głosowałam zgodnie z sumieniem. Doktor Burzyński nie jest przestępcą. Jest niewinny. FDA wciąż nie chciała się poddać i znów pozwała doktora Burzyńskiego. Ale 19 maja, uznawszy chyba absurd swoich racji, FDA wycofała 40 z 41 pozostałych zarzutów. Agencji nie udało się przekonać nikogo, że Burzyński jest przestępcą. Przysięgli z pierwszego procesu podczas drugiego protestowali razem ze zwolennikami Burzyńskiego. FDA i jej działania napawają mnie odrazą. Protestujemy przeciw polowaniu na czarownicę organizowanemu przez FDA. Musimy trzymać się razem i wesprzeć tych nieszczęsnych pacjentów i sprzeciwić się dyktaturze FDA. Nie marnujcie moich pieniędzy na walkę o utrzymanie swojej władzy. Przysięgli debatowali nad sprawą całe 3 godziny, ale w końcu uniewinnili Burzyńskiego. Każdy z pacjentów Burzyńskiego może liczyć na wznowienie leczenia i badań. Wielu pacjentów chciało zeznawać o naszej niewinności i przekonać sędziego i przysięgłych, że bez tego leczenia na pewno by umarli. Ale sędzia nie chciał słuchać oświadczeń na temat skuteczności terapii. Nie zezwolił też przysięgłym na odwiedzenie pracowni, w której przygotowywany jest lek. Gdyby przysięgli mogli wziąć pod uwagę wyniki moich badań,
Proces zakończyłby się o wiele szybciej. Tak przyznali sami przysięgli, którzy byli zszokowani, że ukryto przed nimi tak ważne informacje. Kłamstwa oskarżenia przyprawiały mnie mdłości. Nie musieli kłamać. Przecież reprezentowali rację rządu. Ale i tak grali nieczysto i to było naprawdę straszne. Do czegoś takiego nie powinno dochodzić w USA. Burzyński wiedział, że najłatwiejszym sposobem na uratowanie kliniki i uniknięcie odsiadki było sprzymierzenie się z uznaną firmą farmaceutyczną. Zainteresowany był japoński koncern Chugai i włoska firma Sigma Tau. Obie marki wycofały się po ogłoszeniu raportu FDA w sprawie antyneoplastorów. Nie chcieli decydować się na nieuniknioną współpracę z FDA. Wyglądało na to, że w 1990 roku los w końcu się do Burzyńskiego uśmiechnął. Do kliniki trafiła bowiem szwagierka dyrektora Elan Pharmaceuticals. Firma Elan wystosowała entuzjastyczny list, w którym zapewniała, że dopełni wszelkich formalności, by FDA jak najszybciej zatwierdziła antyneoplastony. Wkrótce potem rozpoczęła negocjacje w sprawie finansowania, licencji i tantiemów. A to nie koniec dobrych wieści. Dr. Davorit Samid, naukowiec z Maryland, którą Burzyński zatrudnił do prowadzenia dalszych badań, zaprezentowała ich odkrycia podczas sympozjum onkologicznego w Szwajcarii, dzięki czemu ona i antyneoplastony trafiły na pierwszą stronę Oncology News. W 1989 roku zatrzymaliśmy dr Davorit Samid w charakterze konsultantki. W tamtym okresie pracowała w szkole medycznej w Baltimore, a później w Narodowym Instytucie Raka. Przeprowadziła wiele badań na składnikach antyneoplastonów. Niestety, kiedy na scenę weszła firma farmaceutyczna Elan, Samid za bardzo się do niej zbliżyła. Można było odnieść wrażenie, że była jej konsultantką, a nie naszą. Niespodziewanie Elan Pharmaceuticals wycofało się z umowy. Powiedzieli, że wątpią, by udało się opatentować aktywne składniki antyneoplastonów, więc umowa jest bez znaczenia. Antyneoplastony to nie jeden związek chemiczny. Składają się na nie różne substancje. Jedna z nich była już znana wcześniej. Metabolit został już wcześniej odkryty i opisany. Kiedy występowaliśmy o przyznanie patentu, prawnicy powiedzieli, że nie możemy opatentować tego konkretnego elementu, ponieważ był znany wcześniej. Ale to jeden z mniej ważnych składników antyneoplastonu. Był to dość dziwny rozwój wypadków, ale na szczęście wkrótce pojawiły się nowe dobre wieści. W październiku 1991 roku klinikę odwiedził członek Narodowego Instytutu Raka, dr Nicholas Patronas, który później zeznawał na rzecz Burzyńskiego przeciw komisji lekarskiej. Wizyta przekonała Instytut do skuteczności antyneoplastonów i zachęciła do przeprowadzenia własnych testów pod szyldem Wydziału Walki z Rakiem. W takich testach brali udział najwięksi fachowcy, tacy jak dr Michael Friedman, dyrektor pomocniczy programu ewaluacji terapii nowotworowej.
W notatce do swojego przełożonego dr Friedman napisał: myślę, że cię to zainteresuje. Warto lepiej się przyjrzeć antyneoplastonom. Okazuje się, że są to czyste związki chemiczne. Reakcje ludzkiego mózgu są prawdziwe. Później organ decyzyjny Narodowego Instytutu Raka dał zielone światło na przeprowadzenie sponsorowanych przez rząd testów na antyneoplastony. Początkowo byliśmy bardzo podekscytowani. Każdy chciał kontynuować pracę, a ludzie z Instytutu odwalili kawał dobrej roboty. Rzecz jasna, byli bardzo krytyczni, ale docenili sposób, w jaki podchodziliśmy do naszych pacjentów. Początkowo wszystko szło jak po maśle, ale nagle dobra pasca się skończyła. Dowiedzieliśmy się, że Elan dostało zezwolenie na testy kliniczne, a nasze przeniesiono o 4 lata. Decyzja zapadła z dnia na dzień. Kiedy Elan wycofało się z interesów z Burzyńskim, zrekrutowali dr Devorit Samit i nawiązali porozumienie z Narodowym Instytutem Raka, w którym dr Samit wkrótce otrzymała stopień dyrektora sekcji. Elan objęła patronat nad badaniami i testami klinicznymi octanu fenylu, związku chemicznego, którego Burzyński nie był w stanie wcześniej opatentować, ale którego skuteczność w walce z rakiem została podważona już w 1980 roku. Po testach na kilku pacjentach odkryliśmy, że jego aktywność jest bardzo ograniczona. Wtedy postanowiłem zrezygnować z octanu fenylu i skupić się na pozostałych antyneoplastonach. Jeden z nich zawierał octan fenylu jako drugi składnik. Leczenie samym octanem fenylu nie przynosiło żadnych rezultatów. W 1994 roku zacząłem pracę dla Devorit Samit. Nie powiedziała, że te związki pochodzą od doktora Burzyńskiego. Powiedziała, że to octan fenylu. Pokazała wszystkie dostępne artykuły na jego temat i zaprezentowała jego efekty w walce z nowotworem. To było niesamowite odkrycie. Odkrycie związku, które ma właściwości antynowotworowe, przypomina odnalezienie garnca ze złotem. Zaczęliśmy myśleć o zdobyciu patentu. Pod kierownictwem Devorit zaobserwowaliśmy dużą biologiczną aktywność tych związków, która mogła pomóc w zwalczaniu raka. Naukowcy z Centrum Johna Hopkinsa usiłowali pierwsi opatentować te związki. Ale Devorit współpracowała z firmą Elan, więc ludzie z Hopkinsa nie mieli najmniejszych szans na zdobycie patentu. Zabawne, że Devorit ciągle narzekała, że ci goście chcą za jej plecami opatentować te związki. Kiedy Burzyński był nękany przez agencje rządowe w kwietniu 1992 roku, w fachowej prasie ukazały się pierwsze badania octanu fenylu. Podpisała się pod nimi Devorit Samit, a nadzorował je Narodowy Instytut Raka. Burzyński nie mógł uwierzyć, że Instytut zwerbował jego badaczkę, zepchnął jego badania na dalszy plan i zaczął testować octan fenylu za jego plecami. Samit stwierdziła, octan fenylu powstrzymuje rozwój komórek rakowych i jest wolny od czynników karcynogenicznych, dzięki czemu może być użyteczny w walce z nowotworami. W 1995 roku wciąż pracowałem z Devorit, ale czułem już, że coś jest nie tak. W jej pierwszym dokumencie na temat octanu fenylu można znaleźć skrót BRI. Burzyński Research Institute. Pozyskała materiał z Instytutu Burzyńskiego, ale nie wymieniła jego pełnej nazwy.
Dla nas, naukowców, to bardzo nieczyste zagranie. Nazwisko Burzyńskiego nie pojawiło się ani w podziękowaniach, ani w przypisach. Burzyński wiedział, że testy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, ponieważ sam przebadał je już wiele lat wcześniej. Zdradzony przez Narodowy Instytut Raka bezradnie obserwował, jak próbowali wykraść mu jego odkrycia sprzed nosa. Testy zakończyły się fiaskiem, jak przewidział. Narodowy Instytut Raka, Elan i dr Samid spędzili ponad 4 lata i zmarnowali dziesiątki milionów dolarów na badania nad octanem fenylu. Octan fenylu sam w sobie w niewielkim stopniu działa na komórki rakowe. Ani Instytut, ani Elan nie mogli użyć pozostałych składników antyneoplastonów, ponieważ miałem na nie patent. Chcieli na tym zarobić, ale bez pozostałych elementów związek był bezużyteczny. Działał tylko w relacji z innymi. Zrozumiawszy w końcu swój błąd, Narodowe Centrum Raka postanowiło przyznać grant na testy kliniczne antyneoplastonów, które obiecali Burzyńskiemu jeszcze w 1991 roku. Kiedy obie strony wznowiły dialog, Instytut zaproponował zmianę protokołu, który Burzyński doskonalił przez 20 lat. Powiedział, że dopóki nie zgodzą się na protokół prac, który mu odpowiada, nie przekaże Instytutowi antyneoplastonów. Dr. Michael Friedman napisał Burzyńskiemu: w odpowiedzi na pana list po raz ostatni powtarzam, że zmienimy protokół, uwzględniając zmianę dawek i częstotliwość podawania. Jednak jeśli mimo to nie zgodzi się pan przekazać leku, zdobędziemy jego aktywne składniki w inny sposób i będziemy kontynuować bez pana. Burzyński odpowiedział: cieszę się, że postanowili państwo wziąć pod uwagę moje rekomendacje, ale pańska ostatnia uwaga o kontynuowaniu prac beze mnie zbiła mnie z tropu. Nie wierzę, że urzędnik federalny zdecydowałby się na kradzież patentów. Pomijając groźby Friedmana, obu stronom w końcu udało się dojść do porozumienia. Protokół był prosty. Z badań wyłączeni są pacjenci z przerzutami o nowotworze większym niż 5 cm lub posiadający więcej niż jeden guz. W końcu wszystko zostało domówione i Burzyński przekazał swój lek. W przeciągu roku zdiagnozowano 15 tysięcy przypadków raka mózgu, na którym miały skupiać się badania. Jednak Narodowy Instytut Raka z jakichś względów miał trudności z pozyskaniem pacjentów. Wykorzystali ten fakt, by po raz drugi oszukać Burzyńskiego. Drastycznie zmienili protokoły. Doktorze Friedman, zwrócono mi uwagę, że według nowych protokołów będziemy przyjmować pacjentów z przerzutami, z nowotworem większym niż 5 cm i z wieloma guzami. Jestem wściekły, że bez mojej wiedzy Centrum Raka Sloan Kettering za przyzwoleniem Instytutu postanowiło zmienić protokoły. Leczenie pacjentów w takim stanie będzie wymagało innych dawek i częstotliwości podawania. Tak więc proszę o bezzwłoczne anulowanie zmian i przywrócenie oryginalnego protokołu. Narodowy Instytut Raka odpowiedział: przykro nam, ale poprawki zostały już zatwierdzone. Wyraźnie zirytowany Burzyński odpisał: proszę pozwolić, że postawię sprawę jasno. Jako odkrywca i twórca antyneoplastonów, człowiek, który ma 20-letnie doświadczenie w ich stosowaniu, uważam, że u tak zaawansowanych pacjentów terapia nie zda egzaminu. Jak pisałem wcześniej, protokół dla tak zaawansowanych chorób wymaga trzykrotnie większej dawki niż obecnie stosowana. Badania przeprowadzane są przez klinikę Mayo z Minnesota i szpital Sloan Kettering z Nowego Jorku. Leczeniu poddawanych jest obecnie tylko 8 pacjentów. Jestem rozczarowany, ponieważ potrzeba nam ludzi, aby jak najszybciej sprawdzić nasze hipotezy. Friedman wini Burzyńskiego za opóźnienia w badaniach, mówiąc, że nałożył na rekrutację zbyt duże restrykcje. Aby przyspieszyć badania, restrykcje zostały zaniżone, co spotkało się z krytyką Burzyńskiego.
This over Dr. Brzezinski's strenuous objections. Dochodzę do wniosku, że zależy im na szybkiej śmierci pacjenta, by udowodnić nieskuteczność mojej metody. Doktor Brzezinski zagroził, że wstrzyma przyjmowanie pacjentów, więc Instytut zawiesił rekrutację, pozostawiając w programie tylko tych 8 pacjentów. W tym czasie FDA i Komisja Lekarska wciąż usiłują powstrzymać Brzezinskiego. 8 maja 1995 roku, na 2 tygodnie przed wyświetleniem tego programu, Narodowy Instytut Raka wystosował notatkę do wszystkich związanych z badaniami antyneoplastomów. Do Państwa wiadomości, wyniki testów klinicznych mają nie być przekazywane doktorowi Brzezinskiemu, Instytutowi Brzezinskiego, ani nikomu z zewnątrz, kto będzie o nie pytał. Wszystkie pytania na temat testów i doktora Brzezinskiego należy kierować do dyrektora pomocniczego Michaela Friedmana. Friedman zbeształ Brzezinskiego. Muszę wyrazić mój głęboki sceptycyzm. Nie jesteśmy zobligowani zabiegać o pana zgodę. Pana upór w sprawach związanych z naszymi badaniami jest nie na miejscu. Przyszłość tych badań jest całkowicie zależna od Instytutu, ponieważ wszyscy mamy zobowiązania wobec obywateli. Brzezinski tak odpowiedział. Pana list był sceptyczny, a mój wyraża furię. Pacjenci byli przyjmowani bez uwzględnienia kryteriów, zaprzestawano leczenia, a ich życie lekką ręką narażane jest na niebezpieczeństwo. Mimo pańskich obietnic nigdy nie otrzymaliśmy szczegółowych danych na temat tych pacjentów. Musi istnieć jakiś powód, dla którego obawia się pan przekazać nam karty pacjentów. Istniał bardzo dobry powód, dlaczego dr Friedman obawiał się ujawnić karty badanych pacjentów. Dopiero po pół roku udało nam się uzyskać jakieś informacje. Wtedy okazało się, że działali niezgodnie z protokołem. Mieli go za nic. Jakby tego było mało, pacjenci byli zmuszeni odstawić antyneoplastomy, ponieważ doszło do zatrzymania płynów. Były to niecodzienne objawy. Symptomem charakterystycznym dla antyneoplastonów było odwodnienie. Szybko tracili płyny, co oznaczało, że często musieli je uzupełniać. Wcześniej nie zaobserwowaliśmy zatrzymania płynów. Byłem ciekaw, jak do tego doszło. Wiedziałem, że pacjenci otrzymywali płyny dożylnie, ale później okazało się, że wcale nie musiały być to antyneoplastony. W październiku 1995 roku Centrum Informacji o Nowotworach Narodowego Instytutu Raka opublikowało oświadczenie skierowane do wszystkich zainteresowanych antyneoplastonami. Badania były zamknięte, więc jak na razie nie możemy wypowiadać się w temacie efektywności czy zagrożeń związanych z antyneoplastonami. Taka procedura była zgodna z polityką Instytutu. Jednak 4 lata po zakończeniu badań i 2 lata po zwycięskiej sądowej batalii Brzezinskiego z FDA, Narodowy Instytut Raka postanowił ujawnić wyniki swych nieudolnych badań nad antyneoplastonami. W branżowej prasie opisano 9 pacjentów, których choroba wcale się nie cofnęła. Ktokolwiek zamieścił raport, był na tyle nieostrożny, że uwzględnił też koncentrację antyneoplastonów w krwi pacjentów. Porównaliśmy to z danymi z naszych badań. Okazało się, że bardzo rozcieńczali lekarstwo. Dlatego pacjenci mieli zbyt dużo płynów w organizmie. Antyneoplaston AS2 składa się z 2 składników, octanu fenylu i glutaminu fenyloodstowego. We krwi pacjentów znajdowało się niemal 3 razy mniej octanu fenolowego niż w układach krwionośnych naszych pacjentów. Glutaminu fenyloodstowego było natomiast aż 36 razy mniej niż u pacjentów przyjmujących właściwą dawkę antyneoplastonów.
związków składających się na antyneoplaston A10 było dosłownie 210 razy mniej niż u moich dawnych pacjentów. Dodatkowe informacje uzyskaliśmy od pacjentów lub ich rodzin. To, co oni robili, było okropne. Powinni zostać za to osądzeni. Przecież wiedzieli, co robią. Wiedzieli, że leczenie nic nie da pacjentom. Kiedy zrozumieliśmy, co robią, usiłowaliśmy ich zmusić do zaprzestania testów. W tym okresie Instytut naprawdę już nas nie znosił, więc jego pracownicy nie mieli zamiaru współpracować. W przeszłości Instytut lub organizacja odpowiedzialna za badania nad alternatywnymi metodami walki z rakiem zmieniali protokoły i pozwalali testom zakończyć się fiaskiem. W ten sposób chcieli te metody zdyskredytować, ale tym razem się nie postarali. Większość naukowców nie przygląda się uważnie wynikom. Robią, co im każe przewodniczący zespołu. Historie takie jak ta zwykle mają też drugą stronę medalu. Z naszą nie jest inaczej. Po tym, jak Instytut pogwałcił wszystkie protokoły własnych testów antyneoplastonów, a rząd przegrał walkę z Burzyńskim, na jaw zaczęła wychodzić prawda. Czwartego października 1991 roku Narodowy Instytut Raka odwiedził klinikę Burzyńskiego i odnotował przypadki remisji raka po zastosowaniu antyneoplastonów. Siedemnaście dni później, 21 października 1991 roku, rząd USA, reprezentowany przez Departament Zdrowia i dr Devorit Samit, złożył podanie o patent antyneoplastonu AS2-1. Mieli nawet tupet odnieść się w podaniu do Burzyńskiego. Wynalazek opisany w tym dokumencie może być wytwarzany i licencjonowany przez rząd lub w rządowych celach. W tamtym czasie Burzyński nie miał o niczym pojęcia, ale nabrał podejrzeń, gdy bez jego udziału zaczęli otwarcie testować octan fenolu. W kwietniu 1993 roku w notce przeznaczonej do wszystkich obcujących z Burzyńskim napisano: kwestie polityczne są najważniejsze. Kongresman Bedell obawia się, że chcemy odebrać antyneoplastony Burzyńskiemu, który ma na nie patenty. Kwas fenyloactowy może być aktywnym składnikiem antyneoplastonów. Nasz udział w projekcie staje się problematyczny. 5 miesięcy później USA i dr Devorit Samit zgłosili drugi patent na antyneoplastony. Zgadnijcie, kto jeszcze był w to zamieszany. W marcu następnego roku Ameryka zgłasza swój najobszerniejszy patent na antyneoplastony, zajmujący 111 stron. 7 miesięcy później zgłaszają się po czwarty patent. 6 czerwca rząd USA złożył jednocześnie podanie o 5, 6, 7 i 8 patent na antyneoplastony. Następnego dnia rząd zgłosił się po 9, 10 i 11 patent. Kilka miesięcy po złożeniu 11 patentu dr Michael Friedman pożegnał się ze stanowiskiem w Narodowym Instytucie Raka i przyjął funkcję zastępcy komisarza FDA. Pracował bezpośrednio pod doktorem Davidem Kesslerem. W listopadzie tego samego roku, po całej dekadzie nieudanych przesłuchań, FDA w końcu udaje się oskarżyć doktora Burzyńskiego.
finally manages to indict Dr. Brzezinski. Miesiąc po rozpoczęciu pierwszego procesu przeciw Burzyńskiemu, pierwszy patent na antyneoplastony AS2-1 zostaje zatwierdzony. Miesiąc po klęsce drugiego procesu, zatwierdzony zostaje drugi i trzeci patent. W ciągu następnych 3 lat amerykańskie biuro patentowe zatwierdziło wszystkie 11 patentów na antyneoplaston AS2-1. Jak już wiemy, Narodowy Instytut Zdrowia przy wsparciu rządu i Elan Pharmaceuticals próbowali ukraść mi mój wynalazek. Tylko o to im chodziło. Po wizycie w mojej klinice przedstawiciele Instytutu Raka wcale nie zachwycili się moimi badaniami i nie chcieli sponsorować drugiej ich fazy. Nie. Po prostu jakieś szychy z FDA zgadały się z firmą farmaceutyczną w celu wykradzenia mojego rewolucyjnego wynalazku. Oto cała historia. Wiedzieli, że jeśli będę wolny, to im się nie uda. Wiedzieli, że nie mieliby ze mną szans w sądzie, bo jako pierwszy złożyłem patenty. Dlatego chcieli doprowadzić mnie do bankructwa, wtrącić do więzienia i zdyskredytować. FDA, agencja rządowa, chciała ukraść mój wynalazek. Takie były prawdziwe intencje Instytutu Raka i Elan Pharmaceuticals, ale ponieśli klęskę. Przetrwaliśmy i wciąż brniemy naprzód. Te patenty są pełne użytecznych informacji. Poza ewidentnym plagiatem opisu metod leczenia i zapobiegania raka przy pomocy antyneoplastonu AS2-1, autorzy stwierdzili z entuzjazmem, że tą metodą można z powodzeniem leczyć m.in. nerwiak zarodkowy, białaczkę, meldosplazję, glejaka, raka prostaty, raka sutka, czerniaka, raka płuc, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego oraz łoniaka. Zaznaczają też, że antyneoplastony mogą być stosowane w celu zapobiegania nowotworom. Jednak najciekawszą informacją zawartą w tych patentach jest zdanie: obecne metody walki z rakiem opierają się na chemikaliach i promieniowaniu, co samo w sobie jest szkodliwe i może prowadzić do nawrotów choroby. Przeczytajmy to zdanie raz jeszcze. Obecne metody walki z rakiem opierają się na chemikaliach i promieniowaniu, co samo w sobie jest szkodliwe i może prowadzić do nawrotów choroby. Jak to możliwe, że amerykański urząd patentowy jest tak skorumpowany, że zatwierdził patenty odkryć, które już wcześniej zostały opatentowane? Jak można przekazać patent komuś, kto nie miał nic wspólnego z badaniami? Jak do tego doszło? Dlaczego urząd patentowy postanowił przyznać fałszywe patenty najbardziej wpływowym instytucjom w kraju? Pomyślcie. To wszystko działo się podczas, gdy te same organizacje trwoniły miliony dolarów, próbując wtrącić Burzyńskiego do więzienia, aby nie mógł się bronić, gdy odkryje, że został okradziony. Mają swoje credo. Zawsze usiłują oddzielić odkrycie od jego odkrywcy. Wpływowi dyrektorzy z Instytutu Raka są mistrzami tej gry. Mają oczy i uszy szeroko otwarte. Wiedzą, że jeśli uda im się przechytrzyć wynalazcę, sami zgarną całe zyski. Jeśli nie możesz być pierwszy, to bądź sprytniejszy. Kradnij, bo w sumie dlaczego nie? Taką mają mentalność. Pod kapitalistycznym słońcem nie ma świętości. Forsa wzywa.
Kampania wymierzona w nasz instytut wciąż trwa. Szykanują nas dobrzy lekarze z Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego i Amerykańskiego Towarzystwa na Rzecz Walki z Rakiem, mimo że nie mają już nawet podstaw. W 1840 roku Ignaz Semmelweis, austriacki położnik, zauważył, że jedna na pięć ciężarnych kobiet umiera kilka dni po porodzie. Sekcje na tych kobietach przeprowadzano w piwnicy, a lekarze nie nosili rękawiczek. Po sekcji ruszali prosto na porodówkę. Nie myjąc rąk, asystowali przy porodach. Później przyjaciel doktora Semmelweisa skaleczył się przy sekcji zwłok i umarł, cierpiąc na podobne symptomy co kobiety po porodzie. W jednej chwili Semmelweis zrozumiał, że lekarze przenoszą choroby z kostnicy do porodówki i zaczął zachęcać kolegów do mycia rąk. Niewinna prośba została potraktowana niemal jak bluźnierstwo. Lekarza pozbawiono licencji i dokonał żywota w szpitalu dla obłąkanych. Obecnie zmagamy się z podobną arogancją. Z tym, że dzisiaj gra idzie o biznes wart tryliony dolarów. Jeśli myślicie, że Semmelweis miał problemy, pomyślcie, z czym musi się zmagać dr Burzyński. Na myciu rąk nie można było zarobić. Żaden z onkologów, który zdiagnozował raka u pacjentów przedstawionych w tym filmie, nie chciał rozmawiać przed kamerą. Od 1995 roku wszyscy pacjenci poddawani są terapii antyneoplastonowej za przyzwoleniem Agencji do Spraw Żywności i Leków. Ci pacjenci są leczeni w ramach drugiej fazy testów klinicznych bez wsparcia Narodowego Instytutu Raka czy innej organizacji. Antyneoplastony są odpowiedzialne za pierwszy przypadek wyleczenia glejaka pnia mózgu u dzieci. Wyleczenie jest definiowane jako 5 lat bez nawrotów choroby. W 2009 roku zezwolenie na ostatnią fazę testów klinicznych zostało przyznane przez FDA. Jedyną przeszkodą jest zgromadzenie 300 milionów dolarów potrzebnych na przeprowadzenie trzeciej fazy testów. Dzieci chore na glejaka pnia mózgu mają obowiązek przejść radioterapię przed przystąpieniem do trzeciej fazy testów, ponieważ według FDA testowanie nowych metod na dzieciach jest nieetyczne. To, że mamy pozwolenie na przystąpienie do trzeciej fazy, oznacza, że metoda została uznana za bezpieczną i skuteczną w fazie drugiej. To znaczy, że rząd powinien okazać nam hojne wsparcie, a nie szykanować nas na każdym kroku. Film dedykowany jest wszystkim, którzy zetknęli się z nowotworem. W pełni interaktywną transkrypcję filmu i kopię wszystkich oryginalnych dokumentów znajdziecie na stronie widocznej na ekranie. Wersja polska dla VOD.pl, Master Groove Studio. Tekst Maciej Prusator, czytał Marek Lenek.